chwała naszemu Panu i Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi, a wam bracia i siostry, pokój Boży. Może mówiłem, ale też chcę przypomnieć to samo, co kiedyś już wspominałem, może niedawno. Może zatytułowałbym to tak dziwnie, to kazanie, ale taki tytuł bym mu nadał: zbyt bardzo kochamy siebie, aby kochać innych. I gdy tak rozmyślałem o Bożej miłości, gdy rozmyślałem o tym, że często tak jest, mówimy, że miłujemy Boga, zresztą sam Jan o tym mówi w swoim liście, w 4 rozdziale, a brata swojego nie miłujemy, to jakże możemy mówić, jesteśmy kłamcami. I często tak jest, mówimy: Boże, kochamy Ciebie, miłujemy Ciebie, no ale tego brata czy tę siostrę, która jest obok nas, no to tak za bardzo już nie lubimy. Ale ze Słowa Bożego wynika jedna rzecz, że nie ma takiej opcji, nie ma takiej możliwości, żeby miłować Boga, a nie miłować człowieka. I to niezależnie, kim on jest, bo tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. I gdy czytamy o Bożej miłości, czytamy o tym, co uczynił w Jezusie Chrystusie, że On pojednał ze sobą świat, nie zaliczając nam naszych upadków. On pojednał każdego człowieka, który przychodzi. Pan Jezus mówi, że kto do mnie przyjdzie, precz go nie odrzucę. Każdego człowieka. To jest ta Boża miłość. I gdy tak czytałem i czytam z 1 listu Jana, wiem o tym, zobaczcie, może ja przeczytam ten wersety, to jest 2 rozdział. Nie miłujcie świata, to jest 15 werset, ani tych rzeczy, którzy są na świecie. Kto miłuje świat, nie ma w miłości Ojca. I może w drugą stronę byśmy to rozwinęli, że kto nie ma miłości Ojca, te skłania się ku rzeczom tego świata. I zobaczcie, te wszystkie rzeczy, mówiące o rzeczach tego świata, powodują to, że my jesteśmy w centrum. To powodują to, że chcemy, żebyśmy być lubiani, chcemy być kimś, zabłysnąć, żeby inni nas podziwiali. Chcemy być bogaci, czy tacy, czy inni, bo to wszystko wynika z tego, że w ten czas my jesteśmy w centrum tego wszystkiego. Dlatego też tej miłości Bożej nie ma, bo gdy jest ta miłość Boża w nas, miłość ma to do siebie, że ona z jednej strony nie pozwala nam być bezczynna, a z drugiej strony kocha każdego niezależnie od tego, kim jest i gdzie się znajduje. Jeżeli kochamy wybiórczo, to znaczy, że to nie jest ta miłość Boża. Że to nie jest miłość Boża, bo miłość Boża nie jest wybiórcza. Miłość Boża kocha wszystkich ludzi. Wszystkich ludzi, którzy żyją na okręgu ziemi. Nawet Słowo Boże, zobaczcie, Pan Jezus mówi, że wszelkie bluźnierstwa, które ludzie powiedzą przeciwko Bogu, będą im przebaczone. Jedna rzecz, gdy podepczę tylko, będą bluźnić przeciwko Duchowi Świętemu, czyli świadomie ktoś coś będzie robił. Człowiek, który zna prawdę, człowiek, który ma poznanie, a czyni wręcz odwrotnie. Ale zobaczcie, ta wielka Boża miłość. I gdy czytamy list do Koryntian, apostoł Paweł pisze taką rzecz w 14 wersecie i później 12 rozdziału, 31 wersecie, no i później te pierwsze 3 wersety. Zastanawiałem się, no dlaczego? No tu jest najważniejsza miłość, ale apostoł Paweł często na zasadzie kontrastów przedstawia nam, aby nam ten obraz bardziej wymalować, abyśmy bardziej mogli zrozumieć. I zobaczcie, gdy o 12 rozdziale mówi o darach Ducha Świętego, mówi o służbach, mówi o tym o wszystkim, ale mówi, żebyśmy się starali o te rzeczy, ale mówi, a jest jeszcze droga doskonalsza. Mówi, te wszystkie rzeczy, czyli dary Ducha Świętego, te wszystkie inne rzeczy, służby, czyli ludzie powołani do służby, jako prorok, jako nauczyciel, jako pasterz, jako inni, gdzie czytamy o tym w liście do Efezjan, 4 rozdziale, to jest po to, aby Kościół Boży, aby święci byli przygotowani, aby święci potrafili, umieli kochać innych ludzi. Zobaczcie, można się modlić. Ludzie, słuchałem kiedyś takiego wykładu, mówi, że tam gdzieś w jakichś klasztorach modlą się tyle i tyle godzin dziennie. Ale czy
są zamknięci. Jak mogą okazać miłość drugiemu człowiekowi? A tu jest napisane, choćby mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, bym miedzią brzęczącą i cymbałem brzmiącym, czyli pustym bym był w środku. Na zewnątrz niby pięknie. O, jaki wspaniały człowiek, jaki wspaniały brat. Dlatego Pan Jezus mówi taką rzecz, że po owocach, po tym, co czynią, jak żyją, jak się odnoszą w stosunku do drugiego człowieka, poznasz. Nie po tym, jak on się zachowuje na nabożeństwie, jak on się zachowuje, gdy wszyscy go widzą, ale po prostu, jak żyje na co dzień. I mówi, możesz, jest napisane ludzkimi, anielskimi, czyli ludzie, którzy przeżyli pięćdziesiątnicę, a może nie być miłości. Możesz przeżyć pięćdziesiątnicę. Duch Święty chce napełniać. Duch Święty pragnie, aby to było w naszym życiu. Ale to nasza postawa. Zobaczcie, Pan Jezus mówi taką rzecz. Kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Czyli pragnienie. A w Ewangelii Mateusza, w tym nowym tłumaczeniu, mi się bardzo podoba tam o tym, że ubodzy w duchu, a tam nędzarze. Ludzie, którzy uważają się za nędzarzy, że widzą, że niczego nie mają, że faktycznie potrzebują Jezusa, potrzebują zmiany, potrzebują, aby On cały czas na nowo wypełniał. I zobaczcie, o darach Ducha Świętego jest mowa, o prorokowaniu jest mowa, o tajemnicy, czyli o wiedzy jest mowa. I jest napisane o tym, o wierze jest napisane, choćby miał te dary. A miłości bym nie miał. Jakoś to wszystko nie jest tak. Bym był niczym. Zobaczcie. Czyli Pan Jezus, mówiąc o tym najważniejszym przykazaniu, mówiąc o tym nowym przykazaniu, Pan Jezus mówiąc o tym, że inaczej ludzie was nie poznają, po niczym innym, żeście moi. Nie po nazwie na kościele, nie po tym, kim ja powiem, że jestem, ale po tym, jak żyję. Ludzie będą widzieć, kim jesteś, jak żyjesz. Czy jest ta miłość? Czy jest ta miłość do brata? Czy jest ta miłość do siostry? Czy ona jest? Miłujemy siebie. To fakt. Często tak jest. A tak mało miłujemy brata, tak mało miłujemy siostry. Dalej. Można cały swój majątek rozdać. Gdy tak rozmyślałem o tym młodzieńcu, który przyszedł do Pana Jezusa i mówi Pan Jezus do niego: sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim. No, wyszedł, odszedł zasmucony. No, nie wiem, jakbyśmy się zachowali dzisiaj, gdybyśmy przyszli do Pana Jezusa, Pan Jezus by powiedział: sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim, przyjdź i naśladuj mnie. Nie wiem, jaka by nasza była decyzja, jak my byśmy postąpili. Ale tutaj zobaczcie, choćbym to zrobił, choćbym rozdał co mało tego i ciało wydał na spalenie. Ale jeśli nie ma miłości, pobudki są inne, to tak, nie ma żadnego sensu, nie ma żadnego znaczenia. Zobaczcie, gdy Piotr w swoim drugim liście mówi, że boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne w pierwszym rozdziale do życia i pobożności. I tam mówi o tej drodze. I na końcu tej drogi jest miłość. Na końcu tej drogi jest miłość. Czyli nie jest to tak, że już osiągnęliśmy, że już to mamy, że już jesteśmy doskonali, bo może tyle czasu poświęcimy na modlitwę, bo może tyle czasu pościmy. Przypomina mi się ta historia, którą Pan Jezus mówi, gdy tych dwóch ludzi weszło do świątyni. Jeden stał z daleka, drugi przyszedł i mówi: o, poszczę, o, modlę się, daję dziesięcinę. Dobrze, że nie jestem taki jak tamci. My często nie mówimy, ale gdy patrzymy na tych ludzi, patrzymy z politowaniem, patrzymy tak jakoś inaczej, zamiast popatrzeć, tak sobie rozmyślałem, tak już tak abstrahując od tego, no szkoda, że mnie na chrzcie nie było, akurat taka musiałem być w pracy, ale jednego bym życzył tym, którzy w tym dniu zawarli przymierze, aby nigdy nie zapomnieli, kim byli, z czego ich Chrystus Pan wyzwolił. Bo gdy nie zapomnimy, wówczas inaczej podchodzimy do tych ludzi, którzy żyją w świecie. Inaczej, że sami byliśmy tacy, a może jeszcze gorsi od tych ludzi. I w ten czas też i nasza postawa, miłość do tych ludzi by była może
Tak. I mówię, często tak jest, że uważamy, że my jesteśmy tacy jak ten faryzeusz. A ten człowiek, który z tyłu stał, mówi, nawet głowy się bał podnieść, mówi, tylko mówi, że jest grzesznikiem, że jest grzesznikiem. I zobaczcie, kto odszedł wysłuchany sprzed Bożego oblicza. Zobacz, można się modlić, można pościć, można wiele innych rzeczy robić, a nie być wysłuchany. Nieważne kto, ale znam pewną historię. Było do tej osoby proroctwo, że Bóg ją uzdrowi, że ją podniesie, ale jej postawa życia powodowała to, że nic się nie działo. Modliła się, modlili się za nią i nic się nie działo. Bo jej sposób patrzenia, jej sposób myślenia o ludziach tego świata, mówi, ona mówi, dlaczego ci grzesznicy, ci pijacy, mówi, zdrowi są, a ja jestem chora. A ja jestem chora. Dlaczego tak jest? Zobaczcie, jak to jest. Ale często my przyjmujemy taką samą postawę, że gardzimy ludźmi, mamy wyrzuty wobec Boga, dlaczego bezbożnym się powodzi, dlaczego żyją i im się dobrze żyje, a nam nie. I często jakby zamykamy sobie drogę, bo nie mamy miłości do tych ludzi i nawzajem do siebie. Czyli ważną rzeczą w życiu chrześcijanina, ja chcę tylko przypomnieć. Wiem, że wy kochacie. Wiem, że staramy się, aby ta miłość wzrastała w nas, że to jest normalną rzeczą. Ale chcę przypomnieć właśnie dzisiejszego poranku, abyśmy może też i przystanęli na naszej drodze i zastanowili się, czy faktycznie ta miłość, którą Bóg chce, aby była w moim sercu, ona jest? Czy ona gdzieś już odpłynęła? Pan Jezus mówi o czasach ostatecznych, że miłość wieloziemnie. I my myślimy często o miłości do Chrystusa Pana i mówimy, jeszcze nie oziębła. Ale tak brata nie miłujemy, tak siostry nie miłujemy, tak stoi, my jesteśmy najważniejsi w naszym życiu. Czyż to nie jest to? Czyż to nie jest to, że ta miłość... Jan mówi, jeżeli mówimy, że miłujemy Boga, a brata swojego nie miłujemy, jesteśmy kłamcami. Możesz się przekonać, na ile miłujesz Boga, na ile miłujesz brata, na ile miłujesz siostrę. Może często ta, która ci czy ten, który ci depcze na odcisk. Czy masz miłość w stosunku do niego, czy też nie ma. Bo miłość przykrywa wszystkie grzechy. Miłość przykrywa. Nie wiem, czy ktoś z was, kto przeciwko wam zgrzeszył, przeciwko wam zawinił, czy modliście się do Boga, Boże, przebacz mu. Ja nie chcę, by nie poczytuję mu tego, to jest nieważne. Przebacz, nie policz mu tego grzechu. Czy może tak się modlimy? Czy może czekamy, aż wszystkim rozpowiemy, jaki on to grzesznik, jak on to mi źle zrobił, jaki on to niedobry? Widzimy? Często nie jest tak, jak sobie umyśleliśmy, jak jest, często myślimy o sobie. Dlatego myślę, że dzisiejszego poranku warto przystanąć w swoim życiu, na swojej drodze. Owocem Ducha Świętego, brat Andrzej dzisiaj wspominał, jest ta miłość. Ta miłość do Boga, miłość do bliźniego. Bo jeżeli Chrystus Pan umarł za brata, za siostrę, która siedzi obok ciebie, to z miłości, to ty tak samo i za ciebie tak samo powinieneś miłować. Pamiętacie, kiedyś opowiadałem to, jeszcze wspomnę. My chrześcijanie, nasze życie chrześcijańskie, to jest tak jak to koło sztabowe, to drabiniaste, czy może inne, bo tego, że w środku, w centrum jest Chrystus. My, jakbyśmy wyszli z tego świata, jesteśmy tymi szprychami, czy tym. Im bliżej Chrystusa, tym bliżej siebie. Im dalej od Chrystusa, tym dalej od siebie. I możemy sobie zobaczyć, na ile jesteśmy blisko Chrystusa. Na ile nam trzeba jeszcze zmiany. Na ile nam trzeba wołać, aby Pan zmienił nasze życie. Aby Pan dał, abyśmy miłowali. Ja już tu nie mówię o przebaczeniu. Że często chowamy urazę do kogoś latami. I ten gorzki korzeń powoduje po pewnym czasie, mało tego, że sami, to jeszcze wielu wokół nas jest pokalany, jak jest napisane o tym, zanieczyszczonych właśnie tym gorzkim korzeniem. Ale nie o tym mówię.
Myślę, że tego wśród nas nie ma. Że tego nie ma, a jeżeli jest, to i trzeba prosić Pana, aby jak najszybciej zostało to usunięte, bo Słowo Boże jest napisane, ma moc burzenia warowni. To diabeł przyszedł powbijać kliny między nas. I on chce wbija i pokazuje kogoś w negatywnym świetle. A ktoś cię uraził, a ktoś nie dopilnował, a ktoś nie zadbał o ciebie, a ktoś tamto czy inne i zaczyna wbija kliny, bo on wie, że każde, czy małżeństwo, czy każdy zbór podzielony wcześniej czy później się rozpadnie, bo nie jest jednością. I też rozmyślałem, nie wiem jak to jest w waszych małżeństwach, czy żony miłujecie bardziej siebie, czy mężów, czy mężowie miłujecie bardziej żony, czy siebie, nie wiem. Wy wiecie, co forsujecie w swoim życiu, co jest najważniejsze, czy moje ja jest najważniejsze, że ma być tak jak ja chcę, czy tak może jak mój mąż, czy tak może jak żona myśli, aby tak było. Sami sobie musicie odpowiedzieć na te pytania i coś z tym zrobić. Ważną rzeczą jest, jeżeli się przeglądniemy w różdżce Bożego Słowa, aby coś z tym zrobić, bo często mówimy, no jesteśmy grzesznikami, faktycznie brak nam tego, ale wychodzimy, idziemy i nic nie robimy z tym. I nic z tym nie robimy. Ale co możemy zrobić? On, który jest miłością, to jest natura Boża. Miłość, Bóg jest miłością. Możemy przychodzić do Niego i On chce, abyśmy byli tej samej natury. On chce, abyśmy się do Niego przybliżali. On pragnie, abyśmy miłowali się nawzajem. On tego pragnie. Nowe przykazanie Chrystus Pan nam dał. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza. I gdy będziecie, poczytajcie naukę Pawłową, czy listy Piotra, czy inne listy, czy Ewangelię. Poczytajcie, czy całą Biblię. Zobaczcie tą wielką miłość. Ale tą miłość też człowieka, którą Bóg daje człowiekowi, do człowieka, abyśmy mogli się nawzajem miłować. Mówię, świat współczesny już niczym nie będzie zaszokowany. Jedynie jedną rzeczą, jeżeli będziemy mieli nawzajem do siebie miłość. Po tym oni poznają. Że nie, że ktoś przyjdzie ze świata i mówi, a ten brat taki, a ten owaki, ten człowiek taki, a ty mówisz, no faktycznie on taki jest, nie? Zamiast bronić, zamiast powiedzieć, nie wiem, nie znam, porozmawiam, zobaczymy jak to będzie. Często w taki czy inny sposób, żeby to we właściwy postąpić. Dlatego chcę was zachęcić, zarówno starszych, jak i młodszych, wszyscy potrzebujemy zmiany. Gdy Duch Święty, damy Mu swobodę, On przyjdzie, to Słowo Boże przecież było mówione dzisiaj, że ta miłość Boża jest rozlana w sercach naszych przez Ducha Świętego, który jest nam dany. I owocem Ducha Świętego jest miłość. I On będzie na pewno to uczyni. I mało tego, gdy będzie ta miłość, ona będzie nas wzrastać, nie pozwoli nam być bezczynna. Nie pozwoli nam być bezczynna, aby ratować ludzi w tym świecie, aby też będziemy wołać, jak tu było mowa, o to, aby przyszła odwaga, abyśmy mogli zwiastować Ewangelię, abyśmy mogli innych ratować, abyśmy mogli wskazywać na Jezusa, że jest ratunek, aby inni byli uratowani. Bo często zachowujemy się jak klub świętych. Chwała Bogu, jesteśmy świętymi, bo tak Słowo Boże mówi, bo mamy społeczność z Bogiem, ale nie chodzi o to być klubem, ale chodzi o to, aby iść i mówić innym, że jest ratunek w Jezusie Chrystusie, że Bóg tak ukochał świat, że swojego Syna dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Myślę, że apostołów, ich postawa, te pierwszego kościoła, to, że byli jedno, to, że nawzajem sobie pomagali, że nawzajem sobie usługiwali, że Ewangelia była zwiastowana w mocy Ducha Świętego, to, że ta miłość była w nich. Jest napisane, że nie uważali co swoje, po prostu, jak tam jest napisane w Dziejach Apostolskich, że pomagali nawzajem, że przynosili, że sprzedawali, aby sobie nawzajem usługiwać. Po prostu w ten sposób. To czyni, była ta miłość. A gdzieś w tych czasach ostatnich
i w kościele gdzieś coraz mniej tego, coraz większe braki, ale myślę, że tak być u nas nie powinno. Dlatego, gdy pójdziemy do domu, usiądź, przemyśl i proś Pana, aby On zmieniał Twoje życie, aby ta miłość była do bliźniego. To nie chodzi o to, żeby lecieć teraz i czynić, bo mówię, możemy czynić wiele rzeczy, ale dlatego, żeby czynić, żeby nasze sumienie było spokojnie, że coś robimy. Ale ta postawa wewnętrzna, gdy jest ta miłość, to jest normalną, naturalną rzeczą, że sposobem życia, że czynimy dobrze, że uważamy jednych za wyższych od siebie. No nie wiem, ja mówię, czy tak mnie to dotkło, kiedyś rozważaliśmy to słowo z listu do Rzymian, jeśli się nie mylę, napisane, żebyśmy uważali jedni za drugich za wyższych od siebie. Jedni drugich. Czy uważasz za wyższego brata i siostrę, która żyje, czy siedzi obok ciebie? Czy też uważasz w taki czy inny sposób? Nie znam twojego sposobu myślenia. Ty wiesz, jaką masz postawę. Ale Słowo Boże mówi, aby to była taka nasza postawa. Nie jest to łatwa, bo świat mówi, ty stracisz. Diabeł mówi, ty stracisz. Ty będziesz nikim, nikt cię nie będzie poważał, nikt cię nie będzie szanował. No bo jak? Bo ja. To jest nieprawdą. Przypomina mi się to, co ta siostra powiedziała, kiedyś z nią rozmawiałem i mówi, ona mówi tak, zadała to Bogu pytanie, mówi, Panie Boże, jak żyć? Mówię, no w tym świecie życie po chrześcijańsku, aby uważać jednych za wyższych od siebie, żeby się podobać bliźniemu. Mówię, jeżeli w tym świecie, mówię, to nie jest możliwe takie życie. Nie jest możliwe, bo nie jest możliwe takie życie. Wykorzystają cię i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A Bóg jej odpowiedział tak. Mówię, w tym świecie to są takie zasady, ale w moim królestwie są takie zasady. Aby podobać się bliźniemu, aby uważać i drugiego za wyższego od siebie, nie jest to łatwe, gdy nasze ja ma tak wiele do powiedzenia, gdy tak bardzo miłujemy samych siebie. Dlatego chciejmy zacząć miłować Jezusa. Chciejmy zacząć miłować brata, który siedzi obok nas, a ukrzyżować własne ja. Bo miejsce dla naszego ja, faktycznie ono jest ukrzyżowane w Jezusie Chrystusie, bo tak Słowo Boże mówi, to się stało 2000 lat temu. Ale aby to zaistniało i było realne w naszym życiu, musimy przyjść i prosić Pana, aby On to uczynił w naszym życiu. Aby zmienił nas sposób myślenia stary na nowy. Że oto życie jest krótkie. Zaraz odchodzimy do wieczności. I tam spotkamy się z tym, przed Jego obliczem, jacy byliśmy, jak postępowaliśmy. I tam nic się nie ukryje. Tam wszystko będzie jawne i odsłonięte. I tam dzisiaj możesz mówić o sobie, możesz myśleć o sobie w taki czy w inny sposób, ale gdy tam staniemy, przed obliczem Jezusa Chrystusa, czytałem takie świadectwo założyciela Armii Zbawienia. I on mówi taką rzecz. Mówi, bo on umarł, ale Bóg ożywił go na nowo. Wskrzesił z martwych. Wrócił. Ale mówi, spotkał się z Jezusem. Mówi, stał z daleka. Mówi, Chrystus Pan tylko spojrzał na niego. A on, wiecie, był człowiekiem wierzącym. I mówi, zmarnowałem całe życie, aby Chrystus Pan spojrzał na niego. I mówi, zmarnowałem całe życie. I prosił Pana Jezusa, aby mu jeszcze darował choć trochę życia, aby mógł naprawić, aby mógł zmienić to wszystko, co mu się wydawało, że było takie właściwe w swoim życiu. I on założył Armię Zbawienia, aby pomagać bliźniemu, aby pomagać tym nędzarzom, pijakom, tym ludziom, którzy może często później na nich pluli, aby im pomagać, aby ich ratować, aby też i przez to zwiastować Ewangelię dla tych ludzi, aby byli. A mówi, a najszczęśliwsi byli ci, którzy stali blisko, szli i blisko Pana Jezusa Chrystusa. Ci byli najszczęśliwsi. Dlatego
Zachęcam Ciebie, bracie i siostro, nie ma innej drogi. To jest ta droga, o której apostoł Paweł mówi, a ja Wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. To jest ta droga, na której może stracisz, na której może Ciebie wyśmieją, na której może wierzący będą się dziwić Tobie, że Ty w taki czy w inny sposób postępujesz. Ale nie patrz na to. Patrz na to, co Chrystus Pan mówi. Patrz na to, co Jezus Tobie powie, gdy staniesz przed Jego obliczem. To jest najważniejsze. Nie to, co człowiek powie, bo dzisiaj człowiek mówi tak, jutro człowiek mówi tak i zresztą sądzimy z pozorów. Pan Jezus o tym mówi, Słowo Boże mówi i nie łudźmy się, że sądzimy inaczej. Sądzimy z tego, co widzimy. Czy z ubioru? Jedni ubierają się tak, ktoś inny ubierze się gorzej, już troszeczkę inaczej na niego patrzymy, bo sądzimy z pozoru. Sądzimy w taki sposób. Ale Chrystus Pan wie, co jest w twoim sercu. Chrystus Pan wie, jak ty postępujesz, gdy nikt nie widzi, o czym myślisz. Chrystus Pan wszystko wie. Dlatego zachęcam was jeszcze raz dzisiejszego poranku. I powiem tak. Gdy będzie miłość, nie będzie żadnych podziałów, nie będzie żadnych niuansów, bo każdy będzie się wyprzedzał, aby podobać się bliźniemu, aby podobać się bratu, siostrze. To jest normalną rzeczą. Gdy będzie to, a gdy tego nie ma, są podziały, gdy tego nie ma, są różne zatargi, niuanse, różne rzeczy w Kościele. Ja nie mówię o świecie. Ten świat tkwi złym, tak mówi Boże Słowo, ale w Kościele. Dlatego ja nie mówię, nie patrz na brata, że on musi się zmienić. Nie patrz na siostrę, że ona musi się zmienić. Ale powiedz tak, Panie, to ja muszę się zmienić. Nie dostaje mi jeszcze tej miłości do bliźniego. Nie dostaje mi tej miłości. Tak mówię wielkie, wspaniałe słowa, że Ciebie kocham. A tak faktycznie często jestem obłudnym człowiekiem. Bo gdy przychodzi brat, to go zbywam. Rozmawiałem tak już na koniec z pewną osobą i taka myśl mi przyszła i mówię o wychowaniu dzieci, żeśmy rozmawiali i mówię, miłość polega na tym też, że poświęcamy czas dla dzieci. Miłość polega też do brata, że jemu poświęcimy czas. Nie, że sami, bo my mamy plany jakieś, ale że poświęcimy mu czas, że go wysłuchamy, że z nim porozmawiamy, że powiemy mu miłe słowo. Na tym też polega miłość. Dlatego wiele by można było mówić na temat miłości, na temat tego, jak żyć. Ale każdy sam musi sprawdzić, każdy sam musi zrewidować swoje życie i prosić Pana, aby ona była. Bo w tym współczesnym świecie ludzie, czego im najbardziej brakuje, to tego, o czym dzisiaj mówimy, miłości. Ludzie są bogaci, mają wszystkiego, ale czegoś im brakuje. Brakuje im miłości, bo nie widzą i u innych. I też inni im nie okazują. Dlatego są egoiści, dlatego są samolubni, bo nie potrafią kochać, bo też nie wiedzą nawet często jak. Ale ty, bracie, ja, każdy z nas, abyśmy przybliżali się do Jezusa, abyśmy prosili Go, aby ta miłość była. Wiem, trzeba zapierać się samego siebie. Wiem, że może mam lepszą propozycję na dzisiejsze popołudnie i tak dalej. A może trzeba iść odwiedzić kogoś? Może trzeba poświęcić czas komuś? To jest zapieranie się samego siebie. To jest też krzyżowanie własnego ja. Świat kręci się wokół nas. I on chce, żebyśmy byli, znaczy się w centrum byli swojego życia my, a nie ktoś inny. Ale wiele rzeczy można było mówić, ale myślę to, że właśnie staniemy też i poprosimy Pana, aby pobłogosławił nas, ale też, aby nas wiódł tą drogą, a gdy staniemy przed Jego obliczem, abyśmy nie byli zawstydzeni, bo On nam nie musi powiedzieć żadnego słowa, ale gdy spojrzy na nas, my będziemy wiedzieli wszystko. My będziemy wiedzieli wszystko. Ale On chce dzisiaj zmieniać nas. Duch Święty chce wypełniać nasze życie i On pragnie przemieniać nasze życie, abyśmy
wzrastali w miłości, w łasce. A gdy będziemy miłować brata i siostrę, będziemy miłować Boga, bo to jest normalną, naturalną rzeczą, bo taka jest miłość. Nie jest inna. Ona nie jest inna. Nie ma innej miłości. Jest jedna. Ludzie porobili taką, taką, taką. Ja myślę, że ci, którzy mają dzieci, może troszkę więcej rozumieją, gdy miłość jest matczyna, miłość rodzicielska do swoich dzieci, troszeczkę więcej rozumieją tą miłość Bożą. Więcej jeszcze, że oddaliby życie, aby uratować swoje dziecko. Często powtarzałem już tak na koniec młodzieży, mówię, mówicie, że rodzice was nie miłują, nie kochają, ale wy nie wiecie, gdyby była ekstremalna sytuacja w waszym życiu, czy by nie poświęcili życia, aby ratować. Czytałem taki artykuł, że kobieta zginęła, aby uratować swoje dziecko, bo samochód się zapalił. Ona zginęła, ale dziecko uratowała. To jest miłość właśnie. Na tym to polega. Dlatego myślę, że choć troszkę wiemy, w którym kierunku podążać i prosić Pana, aby zmieniał nasze życie.